cytaty świętego Jana Pawła II. Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w prawie Pana. Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych. I jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa. Cieszcie się tak, jak ja się cieszę. Wszystko oddaję w opiekę Maryi Dziewicy. Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka. W miłosierdziu Boga dla swego ludu ujawniają się wszystkie odcienie miłości. Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności. Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Nie lękajcie się.
otwórzcie, szeroko otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę. Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. Ilekroć mam możliwość udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. W przyszłości to Polacy nadadzą Europie kształt i fundament wartościom, które będą iglicą odradzającego się kontynentu. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?